dzisiejszym odcinku rozgniewamy naszą macochę do takiego stopnia, że urośnie do potężnych rozmiarów. Otrzyma od nas miksturę i rozsadzi jej tyłeczek. Czy uda nam się uwolnić Rose z piwnicy? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Jesteście gotowi? Lecimy z filmem, bebe! No siemanko, Szymanko, z tej strony Tomi Juniorski, moi drodzy, dzisiaj sobie powrócimy do Curse of Stepmother, ponieważ musimy przejść, już wam pokazuję, musimy przejść chapter drugi, udało nam się przejść chapter pierwszy i teraz musimy iść się spotkać w końcu z Rozą. Okej, dobra, moi drodzy, ciśniemy tutaj od razu, muszę wam powiedzieć, że gierka może być dosyć ciężka. Claire, słyszałam ten odgłos, czy wszystko są w porządku? Okej, bo ją tak zdenerwowaliśmy, że ona musiała się iść schłodzić i oczywiście otworzyła sobie wejście do ogrodu. Okej, jak masz dostęp do ogrodu, to będziesz się mógł dostać teraz do mnie do piwnicy. Okej, czyli teraz jest na hamaku i ona się, widzicie, ona się musi uspokoić, bo ona jest mega zdenerwowana. Get fruits from the garden, catch some fishes in the lake, look for fresh meat in the fridge. Dobra, widzę, że tutaj mamy jakiś ogród. Więc ja sobie... O my god! Jaka ona się zrobiła teraz wielka! To jest aż niemożliwe! Dobra, tutaj mamy też jakiś chain. Osiągnięcie odblokowane. Jakie osiągnięcie? The Prankster! Mamy teraz tutaj, moi drodzy, rzadkie osiągnięcie. Dobra, bo najgorsze jest to, że ona tam cały czas chodzi. A ja nie chcę, żeby ona tam chodziła, ponieważ ja muszę iść do ogrodu. Dobra, mam nadzieję, że ona się do mnie nie odwróci. Dobra, nie odwróciła się. I my teraz jesteśmy tutaj przy ogrodzie. Tylko co my tutaj musimy teraz zrobić? Czekajcie, bo ja widzę, tutaj mamy jakiś... Coś, co to jest? Electric motor. Pour the sugar inside the motor. Aaa, czyli musimy tutaj wsypać teraz cukru? Aha, bo to jest wszystko pod napięciem. No dobra, ja widziałem cukier. Mamy tutaj Oh my god. Ciekawe, co się stanie, jak ona mnie... Ona mnie w ogóle teraz złapie. Bo ona jest mega zdenerwowana. Czy ona... A ona się pomniejszyła teraz. Dobra, ona się teraz pomniejszyła, ale ona już jest mega zdenerwowana. Ona już jest naprawdę mega zdenerwowana. Dobra, może ukryjemy się tutaj. Niech ona sobie po prostu tutaj przejdzie. Czy ona tutaj wejdzie do góry? Dobra. Jednak dała nam teraz spokój. Niech ona sobie idzie po prostu do tego ogrodu. No dobra, poszła sobie. Okej. Okay. Ja widziałem, wiecie co ja tutaj widziałem? Ja widziałem tu. Widzicie? Tu jest sugar. Find a jar. Czyli potrzebujemy jakiś jar. Może to coś tutaj weźmiemy? Stimulate coś tam? Sleeping pills? O, salt? Nie, no tutaj tego nie ma. Component of a weapon. Coś teraz zdobyliśmy. Nawet nie wiem, co to jest. Fishing bait. Find a piece of bamboo. With this I can build a fish rod. Ale ja teraz chciałem sobie znaleźć... Ja potrzebowałem te vegetables. Coś tutaj... O, tutaj też coś jest. Co to jest? Component of a weapon. No nie wiem, no moi drodzy, może przejdźmy się tam do ogrodu, ponieważ no wydaje mi... Ja nie potrafię nigdzie znaleźć tego kubka, którego potrzebujemy, aby nabrać... Jak to się mówi... O, tutaj też coś jest. To. Fishing line. With this I can build a rod. Widzicie? Czyli możemy z tego zrobić wędkę. No bo ja gdzieś tutaj bym potrzebował ten taki kubeczek. O, tutaj też coś jest. Co to jest? Czy ja mogę to wziąć? Component of a weapon. Wow! A co tu jest? A co ja tutaj mogę zrobić? I po co ja tutaj... Co to za jakieś grzyby? Co... A bo to znika! Aha! O! Co teraz się stało? Halo? Chyba... Wydaje mi się, że chyba tamtędy iść nie możemy. Ja potrzebuję jeszcze a piece of bamboo. Czyli potrzebujemy zrobić sobie wędkę. Ale po co, to ja nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie to też jest jednym z naszych questów. No i potrzebuję jeszcze tą szklaneczkę. Tylko gdzie ja tą szklaneczkę znajdę, to nie mam żadnego pojęcia. Co to tutaj jest? There is a legend. Someone lost in the lake his special boots. The person who fishes those boots will run faster with the wind. Okej. Okay. I co my tutaj mamy? Tutaj też coś jest. Co to mamy? Dawaj mi to. Component of a weapon. Dobra, 4 z 5. A tu... Make a special juice for Emily. Aha, czyli musimy... The water is very cold. No dobra, ale gdzie jest ten piece of bamboo? A tutaj coś jest. Spójrzcie, widzicie? Tu coś mamy. Okej, dobra. Mamy sugar. Więc ja teraz zrobię coś takiego, że wezmę sobie... Ten cukier, okej. Okay. Pour the sugar inside the motor. A, o, jak ona rośnie! Jak ona rośnie, to jest po prostu niemożliwe. Ona po prostu... Oh my god! Oh my...
I wszedłem w twój elektryczny cosik, ale ten kubek wisi tutaj w powietrzu, więc chyba jest spoko. Dobra, weźmy ten kubek szybko, 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 ponieważ ona tutaj za chwileczkę przyjdzie. O nie, ona tutaj idzie, dobra. I co, muszę rzucić tutaj w ten motor, czy co? Patrzcie, cyk. Wait for Emily and see her reaction. No na razie jest na mnie zdenerwowana. Tow chain. Hook the chain. O, idzie, idzie. Co ona teraz robi? A bo ona wejdzie do tego motoru, ty, ją to zdenerwowało, że to nie działa i będzie chciała chyba to kopnąć i ją popieści prąd. A, widzicie? Cyk! A, i ona to rozwaliła, no przecież! Ty, to jest dobre, bo ta gierka kojarzy mi się z Scary Teacher 3D, ale jednak jest troszeczkę inna. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Nie wiem, ale zrzućmy to może. I teraz tak, get fruits from the garden. W końcu możemy sobie wziąć tutaj owoce, tylko które to nie mam żadnego pojęcia. Może te? Tomatoes? Nie, może... Bo te są zabarykadowane i te też. No to może weźmy to. Watermelon. Okej, muszę zebrać ich aż 10, więc to chyba nie będzie aż taka super tragedia, żeby zebrać 10 przedmiotów. Ale dlaczego tutaj nie znikają tekstury, to ja nie wiem. You have filled the kitchen with watermelons, use them for the cocktail. A, i teraz musimy tutaj zrobić jakiś koktajl. Catch some fishes in the lake. Widzicie, musimy złowić ryby. Look for fresh meat in the fridge. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, spójrzcie. Meat. Okej. I co z tym? Tak? Tu jest jakiś big knife. Proszę bardzo. Nie. Mixer, you can use the mixer coś tam. Ale ja... O nie, ona tu idzie. Po co ona tutaj znowu przyszła? A tu coś jest, spójrzcie. Okej, piece of bamboo. With this I can build a fishing rod. No mamy to, no i co? I teraz musimy złowić ryby z tego, co mi się wydaje. Patrzcie. Ale to chyba nie w tym miejscu. Nie. O, tu mogę łowić, tu. Proszę bardzo, widzicie? No i co teraz? Launch? A, i musimy poczekać, aż się jakaś rybka złowi. I co wtedy? You obtain a fish with shiny scales. You already filled the pantry with fish in the kitchen, you can use them. Dobra, zostawmy może to tutaj, w tym miejscu, bo może to będziemy jeszcze potrzebowali. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, w każdym razie... no my musimy zrobić teraz jakąś miksturę, tylko jak ją zrobić, to jeszcze nie mam żadnego pojęcia. Niech ona się odwróci, niech ona mnie po prostu nie zauważy, bo ona jest niepotrzebna tutaj nikomu teraz. Okej, dobra, poszła sobie. No i co? Knife. Okej. Portion of fish. Okej, mamy to. No i co teraz? You have everything collected, start making a new cocktail. Watermelon? Ale będziemy jeszcze... I don't think that component was it. Let's try again. Wiecie, co ja jeszcze widziałem? Bo do koktajli przecież jest potrzebne, wiecie, co jest potrzebne? Do koktajli jest potrzebne chyba mleko, a ja przecież tutaj wcześniej widziałem, że u nas tutaj przy tym domku jest jakieś mleko. Milk machine. O! Mamy. You have everything collected, start making a new cocktail. Widzicie? Więc my teraz najprawdopodobniej będziemy mogli w taki sposób zrobić ten koktajl. Tylko patrzcie, wejdźmy może tu. Ja bym bardzo chciał te drzwi rozwalić, tak żeby ona mnie nie widziała. Good job, let's keep going. Okej, dobra, czyli najpierw jest mleko. Następnie może co zrobimy? Watermelon. With... What if a... Marine. Czyli po... O, no nie, no ona tutaj będzie cały czas chodzić teraz? Masakra, dobra, dawaj tutaj. Good job, let's keep going. No i co dalej? Co dalej potrzebujesz? Too thick, put more liquid. Teraz potrzebujemy znowu dodać mleka. No dobra, tylko ona mnie teraz goni, to jest taka troszeczkę lipa. Dobra, mleko zostawiłem tu. Proszę bardzo, mleko. Proszę bardzo, cyk. Good job, keep doing. Ja może się teraz ukryję, bo jestem ciekawy. It might be missing something with a filled flavor. Filled flavor. No czyli znowu jest chyba potrzebny arbuz, tak? To... Good job, let's keep going. Ciekawe, co on teraz powie. Tylko musimy... Just add a special ingredient. Special ingredient. Wiecie, gdzie jest specjalny składnik? Specjalny składnik jest tutaj schowany i wydaje mi się, że my będziemy musieli dodać... Tu coś jest z kupą, ja już to wcześniej widziałem. Proszę bardzo. O, mamy! Replace Emily's cocktail at the lake with the fake one. A, czyli musimy teraz zamienić, widzicie? Więc ja sobie szybko tutaj podejdę i zamienimy jej drinka, proszę bardzo. Tu jest ten drink, cyk. O, i ona już usiadła od razu, okej? Okay? Muszę wam powiedzieć, że ten chapter drugi jest prostszy niż ten pierwszy był. Okej, okay, i co teraz? I on... nie... Aż jej się prukło. O nie, bo ona teraz musi...
Jakie bąki lecą. Jakie bąki lecą, o nie! Sy, poszła do kibelka i się zdenerwuje i rozwali tego toy-toya. A tutaj obok nas jest ta wędka, widzicie to? BOOM! Ale się zdenerwowała. Use this key at the door of the basement in the garage. Patrzcie, dostaliśmy jakiś kluczyk. Ona dalej tutaj będzie miała chyba chodzić, prawda? Dokładnie. Czy ona mnie zauważyła? Nie, dobra. Use this key at the door of the basement in the garden. Okej, okay, dawaj ten kluczyk. O, mamy jakąś cutscenkę. Czy ona nas teraz złapie? Chyba nie. Wow, it seems like we'll have to find another way. Musimy znaleźć jakieś inne przejście. In the last renovation that mom did, she made a passage between the garage and the basement. Okej, okay, czy jakieś tutaj przejście jest. Try to make her more angry, she's about to lose her mind. Czyli musimy otworzyć garaż. Widzicie? Musimy otworzyć garaż. If you make her angry enough and lure her into the garage, you may be able to use her to break the door. Czyli musimy ją zdenerwować. Okej, okay, musimy ją zdenerwować, tylko w jaki sposób to jeszcze nie wiem. Pójdźcie. Cyk, proszę bardzo. Okej, okay, no i co dalej? Tu mam jakieś farby, co to jest? Marker? Blue spray can. Spray paint the garage door, refill the spray can. Get spray with red color. I ja wiem, co tutaj trzeba zrobić teraz. Spray paint with the garage, okej. Okay. Teraz musimy refill the spray can, a wiecie gdzie to jest? To jest tam przy tym naszym domku, tam widziałem farby. Tu są farby, widzicie? Proszę bardzo, mamy niebieską. Perfect, you already have the spray can ready to paint. No dobra, wyjdźmy tak, żeby ona nas nie zauważyła. Dobra, mam nadzieję, że nas nie zauważyła. Ona jest mega ślepa, nie wiem dlaczego ona cały czas chodzi w tym samym miejscu, dlaczego ona sobie tamtego drinka nie pije, ale dobra, mamy to. Pig! Perfect, now use the other color and finish this cool art. Aaa, czyli teraz musimy wziąć czerwony. No i proszę bardzo. Cyk. Wait for Emily and see her reaction. No nie, świnia. I namalowaliśmy ją jako świnię i ona teraz nam chyba ten garaż rozwali, co? Ale się zdenerwowała. Oh my god, jak ona urosła. I garaż rozwala, patrzcie to. Cyk to, bam. Możemy się w taki sposób dostać do garażu. Ale ona jest zdenerwowana, że ona jest teraz przecież wielka na 60 metrów. We have to put gasoline in to start it up. Hook the crafting chain to the secret spray can. Ale ja tam przejdę. Aha, bo ja tam muszę kucnąć. Ale czekajcie, bo my już tutaj możemy wziąć to. Proszę bardzo, tow chain. Drive the tractor and speed up to... Ale to czekaj, bo ja muszę chyba tutaj kucnąć. Musimy sobie tutaj wejść, dokładnie. Czy ja mogę to otworzyć? Nie, no nie możemy tutaj otworzyć garażu z tej strony. O, proszę bardzo. No i potrzebujemy jeszcze gasoline. O nie, no. Nie, no, no przecież gra... Nie, no przecież gra mi się zbugowała. Dlaczego mi ją wywaliło? No nie. No musimy teraz zobaczyć u kogoś innego, jak to jest, żeby tą gierkę... Przecież nie będę 60 razy tego samego przechodzić. No jak już byliśmy przy końcu. Weźmy może do Vivid Place Channel. Tu jest najwięcej ponownych odtworzeń, dobra, no i tutaj te town chain, no i później tu był właśnie ten gasoline, widzicie, w takim miejscu, no musimy na ten traktor coś tam ogarnąć, no dobra, no to już mamy, dokładnie, tu jest ten traktor, musimy to tutaj wszystko porobić, widzicie, ale bez sens, no, open, tu, cyk, proszę bardzo. A, i w taki sposób, no dobra. A, no przecież, no i udało nam się, widzicie, to tutaj otworzyć. No i co, i będziemy mieli... A tu już jest koniec, chapter is in... Chapter 3 is coming soon. Więc znowu będę to tak czy siak musiał przejść, no.